Pierwsza połowa października będzie pogodna i też sucha. Angelika Bednarska, witam i zapraszam na szczegóły prognozy. Aktualnie na pogodę w kraju w dalszym ciągu wpływa rozległy ośrodek wyżowy. Tak więc, drodzy Państwo, będzie to kolejna bardzo pogodna noc z na ogół niewielkim zachmurzeniem. Rozpogodzenia i przejaśnienia, które głównie wystąpią po północy, pojawią się szczególnie w regionach centralnych. O poranku najcieplej będzie w pasie zachodnim, gdzie termometry wskażą od 13 do nawet 15 stopni. Na pozostałym obszarze nieco chłodniej, z temperaturą od 8 do 12 stopni Celsjusza. Jutro czeka nas kontynuacja słonecznej, wyżowej pogody. W godzinach popołudniowych termometry wskażą bardzo zróżnicowane wartości. Najchłodniej będzie w pasie wschodnim. Tutaj prognozujemy od 16 do 19 stopni. W centrum od 20 do 21. Najcieplej we Wrocławiu oraz w Zielonej Górze. Tutaj nawet 25 i to w cieniu. Przejdźmy teraz do mapy dla naszego województwa. Otóż zarówno wieczorem, jak i w nocy nad regionem przeważać będzie pogodne niebo ze sporą ilością rozpogodzeń, głównie w pasie od Włocławka po Inowrocław. Nad ranem termometry wskażą od 11 do 12 stopni. I tak też po dość rześkim poranku czeka nas całkiem przyjemny dzień. Zachmurzenie na ogół będzie niewielkie, możemy liczyć na sporo przebłysków słońca, a na termometrach zobaczymy od 20 do maksymalnie 22 stopni w okolicach Tucholi. Biometr będzie korzystny, a ciśnienie powędruje w górę. W południe barometry wskażą 1016 hektopaskali. No teraz to już wszystkie informacje. Dziękuję za wspólny czas i oczywiście życzę udanego tygodnia.